Państwa, bo jesteśmy w męskim gronie, tak jak męski żużel, takie męskie grono. Pozwoliłem sobie dzisiaj zaprosić Państwa tutaj w imieniu swoim oraz dwóch samorządów, które mamy ogromny zaszczyt i przyjemność niewątpliwą współpracować przy okazji projektu, bo tak myślę, już można tytułować spokojnie rywalizację sportową z historią w tle, czyli mowa o turnieju żużlowym o koronę Bolesława Chrobrego, pierwszego polskiego króla. A to, że tu jesteśmy wspólnie i to, że moi dwaj wielcy przyjaciele, reprezentanci dwóch samorządów przyjęli to zaproszenie, oznacza, iż bardzo poważnie traktujemy nie tylko sam turniej, bo to myślę już udowadnialiśmy w przeszłości wielokrotnie, ale także to wydawać by się na pierwszy rzut oka skromne wydarzenie, jakiego Państwo panowie będziecie świadkami za moment, a więc aktu ceremonii, w zasadzie losowania numerów startowych. To wydarzenie jest wydarzeniem bezprecedensowym. Ja nie przypominam sobie turnieju towarzyskiego, który no, nie tyle miałby taką niezwykłą oprawę, jaką ma Gnieźnieński turniej, ale również zawodnicy byliby, nie będąc osobiście na tego typu ceremonii, głównymi bohaterami samego aktu losowania. Więc dziś w niezwykłych okolicznościach, tutaj dzięki samorządowi miejskiemu reprezentowanemu przez pana prezydenta, będziemy również świadkami niezwykłego, mam nadzieję, wydarzenia muzycznego i uczty muzycznej, ale tak naprawdę dla nas, działaczy klubu żużlowego, Towarzystwa Żużlowego Start, głównym elementem dzisiejszego wieczoru jest właśnie sam akt losowania. Oprócz losowania będziecie panowie mogli dzisiaj po raz pierwszy obejrzeć, dotknąć, zczytać dedykacje i sentencje, jakie zostały wypisane na nagrodach i trofeach, jakie będą do wygrania, o jakie rywalizować będą żużlowcy w czwartym turnieju korony Bolesława Chrobrego. Tradycyjnie będzie to korona przechodnia, ta symboliczna, tytułowa korona wzorowana na koronie historycznej Bolesława Chrobrego. Oprócz tego oczywiście przechodni miecza, wzorem roku ubiegłego, także miecze, które wywiozą zwycięzcy tego turnieju z sobą z Gniezna. Zwycięzca w zeszłym roku był to Tomasz Gollop i on już taki miecz w swojej kolekcji, licznej kolekcji trofeów posiada. To replika miecza koronacyjnego królów polskich z czerwca, ale oprócz tego w tym roku wszyscy czterej finaliści, powiem o tym, kto przywdzieje złotą koronę Bolesława Chrobrego, zdecyduje właśnie bieg finałowy, wśród których w tym biegu wystąpi czterech najlepszych zawodników. Każdy z nich otrzyma pamiątkowy miecz. Oprócz tego tradycyjnie przechodnią nagrodą jest historyczny złoty płaszcz, na którym Państwo, panowie, zobaczycie już trzy nazwiska. Rafała Dobruckiego, pierwszego zwycięzcy, Grega Henkoka, zwycięzcy drugiego i oczywiście Tomasza Gollopa. Jak dotąd trzech królów, z których dwójka to indywidualni mistrzowie świata. I Greg Henkok przed laty w barwach startu Gniezna, co warto podkreślenia, zdobywał tytuł indywidualnego mistrza świata. No i Tomasz Gollop, który po 30 kilku latach przerwy również został indywidualnym mistrzem Polski, oczywiście dla nas, dla wszystkich kibiców sportu żużlowego. Wielkie wydarzenie ten turniej okołane Bolesława Chrobrego również dlatego, iż jak Państwo wiecie, mieliśmy okazję przyjemność zakomunikowania to kilka tygodni temu wspólnie z panem prezydentem. Turniej stał się elementem wielkiego projektu promującego historyczne walory naszego miasta, projektu Królewskie Gniezno, finansowanego z pieniędzy unijnych dzięki środkom pozyskanym przez samorząd miejski. My jako klub mamy zaszczyt być elementem tego projektu i turniej, który wspólnie z moimi wielkimi przyjaciółmi stworzyliśmy, jest elementem tego niezwykłego projektu. Także będzie mi ogromnie miło, jeśli Państwo udacie się z nami na rynek i za Waszym pośrednictwem pokażemy tym wszystkim, którzy do Gniezna 4 czerwca, czyli już w przyszłą sobotę, wybiorą się na to wielkie, nie tylko sportowe widowisko, pokazali, jak bardzo poważnie traktujemy tą imprezę. Imprezę, która już myślę śmiało, można powiedzieć, stała się flagową imprezą nie tylko miasta Gniezna, ale z pewnością całego regionu, powiatu i z której tej imprezy myślę spokojnie mieszkańcy Gniezna mogą już być dumni.